Siemanko, siemanko, z tej strony Gryfciu, witam Cię w kolejnym odcinku z Titan Grill The Fall of Avalon. No i co, ruszamy sobie do tej miejscóweczki, która była tutaj wcześniej. Znaczy, wyczyściłem tamto miejsce, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, na sam koniec, jeszcze raz, więc nic nie straciliście. No, tamta wioska, to podejrzewam, że jest po prostu coś, co będzie odblokowane dopiero na sam końcuszek tej lokacji, więc jakby nie wnikam, nie wchodzę tam jeszcze raz, no bo jakby to nic nie daje tak naprawdę. No oni nas ostrzeliwywali i w sumie tyle. No i plus tam zginął jakiś handlarz. Natomiast no nie ma sensu, idziemy sobie tutaj. To wygląda w ogóle na jakiś grób chyba. Albo na jakieś wejście do twierdzy, w sumie ciężko powiedzieć. Krypta Sewola. O, jakaś krypta, no dobra, czyli dobrze mówiłem, że jakiś cmentarz. Grób. Trupy. Taka sytuacja. Dobra. To skupmy się na tym. O kurwa, co jest? Ty, tam jest jakaś sekta w środku. A to nie umarli są? Czy co to jest? Jacyś kapłani, ale chyba nie umarli. Wyglądają, jakby nie umarli. Dobra, trupojada trzeba wyciąć. Jest ich tu paru, więc... Dobra, wszystko. Git good. Dobra. Co tu mamy? Jakąś chłopkę pożartą przez trupojady. Choć cholera wie, czy... Cierń Merlina! Dobra, najpierw zlutujmy, wiecie, bo to... Dzienniki... Dobra, to macie, przeczytajcie sobie. Dobra, jeden, drugi. I tą czwarty, a trzeciego nie ma. Ciekawe. Sakiewka jakaś, dziczyzna. Ciekawe, że trzeciego akurat tomu nie ma. Dobra, dwie skrzynie, które trzeba otworzyć. Ale są łatwe, więc tu pewnie nic ciekawego nie będzie, no dokładnie. Easy money. No, ten cierń Merlina, zanim podniosę, słuchajcie, to trzeba tak, zrobić zapis. I teraz możemy... A bo tu jest w ogóle przejście jakieś. Ohoho! Rękawice jakieś jeszcze też. Nice! Ej, normalnie bym tego nie zauważył, bo... Ta śmierć zasłania... Tylko tak przyjrzałem się, zatrzymałem. Gdybym się nie zatrzymał, to bym tego nie widział. No ale weźmy ten cierń. Pocisk samonaprowadzający? Co kurwa? Jak pocisk samonaprowadzający? Co jest? I se ja jak ktoś ze mnie robi, czy o co chodzi? Ty, ale coś tu jest nie tak. I się nie da zabić stąd. To oznacza tylko tyle, że ja zeskoczę i będę się musiał z nimi bić. No dobra. Albo nie? Dobra, otworzyłem sobie wyjście. Co jest, kurna? Ty! Tu jest na bank jakieś przejście. Tylko jak je otworzyć? I czy to jest portal dziwu? Dobra, im nie możemy krzywdy zrobić. Ale to ewidentnie są jacyś wyznawcy. Tylko jak to otworzyć? Może leży tutaj coś, co powinienem... Wymaga sigil jednookiego. Czegoś takiego to ja chyba nie mam. A raczej na pewno nie mam.
Cholipka. Sigil Jednookiego. Czyli tutaj zapewne jeszcze wrócimy. Tutaj zapewne jeszcze, moi drodzy, wrócimy, ale to jest bardzo ciekawe miejsce. Sigil Jednookiego. Gdzie coś takiego można zdobyć? Być może jest to powiązane z tym... O kurwa, ja już nie pamiętam, jak on się nazywał. No ten, co nas ratował na początku. To był Karadok? Który stał tam przy tym jednym grobie. Być może to jest z tym powiązane. Być może. A być może nie. No ciężko powiedzieć w sumie, nie? Tym bardziej, że tu są jakieś kapliczki zapomnianego boga. No pytanie, czy my powinniśmy to teraz robić, czy się skupić na tych rogach południa jednak. Bo się tak zastanawiam, nie? Katrin zmarła w po... Ej, ale poróbmy sobie w ogóle te wcześniejsze zadania. Tylko, że ja ich nie widzę. W sensie... Ich nie widzę na mapie. W jednej z cel azylu. A, tylko okej, okay, to tego nie będę tu mieć. Tego Dresta tu mamy. Nieśmiertelniki. Betrys i Cylian. Czy ja mogę tu... Dobra, to czarnowictwo mamy, tylko pytanie, czy... No dobra, mam to na mapie. No to idźmy tam, idźmy, zróbmy to. Idźmy, zróbmy to. Tylko pytanie, jak ja tu mam zejść? Czy jestem w stanie jakoś sensownie zejść? O, takim klasycznym sposobem, można by powiedzieć. Klasyczno-RPGowym sposobem. O kurwa, tu jest niebezpiecznie. No nie o to chodziło, żebym się zabił, no. Kurna. No nie o to chodziło, no. Nie o to chodziło, totalnie nie o to chodziło. Gra mnie strollowała, bo nie byłem... No, gówno w dupie, chuj. A, tu jest ten cierń Merlina, czyli nas cofnęło, kurwa. Ach, no dobra, cofnęło nas, to nas cofnęło. Po prostu nie otworzymy sobie tego. Trudno. Natomiast wyjdźmy sobie stąd. I się zastanawiam, jak mam to najlepiej zrobić. Żeby tam trafić. Którędy będzie najsensowniej. Tylko jeszcze gra się musi wczytać, nie? To też jest problem. No ale chyba... A nie tędy mogę zejść normalnie, to czemu ja kombinuję? Schodzę na szybko, bez sensu. W sensie... No umówmy się, nie? Dałoby radę po tych skałkach zejść. Tylko trzeba znaleźć odpowiednie miejsce, o, na przykład tak jak tutaj. I proszę bardzo. Da się? Da się. No tylko mówię, trzeba znaleźć odpowiednie miejsce, jestem debil czasami, no i po prostu chcę szybko i wychodzi jak wychodzi, no i co zrobisz, no nic nie zrobisz, no. Trzeba się przyzwyczaić po prostu. O! O! A tu jakaś wioska Red Capów, no to przy okazji. No ale do kogo, do kogo, no. Siemano Red Cap. Żegnaj, Red Cap. Najśmieszniejsze jest to, że ja się mogę im dać teraz obijać. Oni mnie mogą bić ile chcą, a ja sobie ich po prostu one-hituję. I całe wszystko to, co oni mi zadali, po prostu do mnie wraca. I tyle, nie? Jakby nie ma tutaj nie wiadomo czego. Takie duże... Taki duży jest ten zwrot z... Zwrot z kradzieży życia. Więc to całkiem spoko. No,
podoba mi się to, nie? Nie muszę się męczyć przynajmniej, kurwa. Żyć nie umierać, no co ja mogę powiedzieć? Dziwaczny paluch. No dobra. Chętnie wezmę. Ej, kilka z nich dropi. Ciekawe, czy coś to daje w ogóle. Dobra, widziałem tam jeszcze jakieś trupy. Tutaj, więc ja bardzo chętnie sobie odwiedzę to miejsce. Bardzo, bardzo chętnie. Jakby wiecie, jak to u mnie wygląda. Jak widzę, że coś można zrobić, chciałbym to zrobić. Siemano. I co, i tyle? Aha. I co? I tu nic nie ma? Czekaj, bo tu jest jakieś wejście. Aha, tylko to jest to wejście, że mogę sobie tamtędy do góry podejść i tyle. Łe, bullshit. Myślałem, że coś ciekawszego będzie. A pozbierajmy te maliny jeszcze. Tam tu jeszcze mamy jakieś róże. O, jest awansik. Jest awansik i widzę też ten domek, o którym on tam mówił, żeby zanieść te, nie wiem co to było, ryby czy coś. Więc idźmy. Ale widzę, że tutaj tekstury też się rozdupiły. No trudno, jak to mówią, no trudno. Siemano, Drest. Finally. Do you want me to starve to death? Just because I can command the primordial forces of nature doesn't mean I don't need to eat. Oh. You're not Hob. No nie jestem. Co ty robisz? I promise to answer all of your questions, no matter how annoying or asinine they might be. But first, do you have any food? Tak. Yes, food. That stuff put in your mouth to make sure your body doesn't. Dobra, nie chcę się z nim droczyć, no. Przecież mam dla niego te rzeczy. Bread would be especially nice, but I'll take anything really. Dobra, mówisz, masz. O Jezu, ile mam rzeczy. Dobra, niech ma tamto. 45 mamy, to do jedno nam tam nic się nie stanie. The only payment I can offer you is seashells, or, you know, access to an infinite well of ancient druidic wisdom. I'd rather you choose wisdom. I threw out my collection of seashells a few days ago after I stepped on them with my bare feet. No dobra. Much better. Time for a nap. Oh, except you're still here. Oh no, don't tell me you still have questions. Nie, no nie mam, co ty, skądże? Potrzebuję twojej pomocy. You know? Oh, I'm intrigued. Go on. What appears to be the problem? Wykonany w Kromlechu rytuał sprawił, że wydarzyło się coś złego. O. I gather it was supposed to happen? No, don't worry, I'm not judging. What you do in your spare time is between you and your conscience. Anyway, please continue. No nieźle. To był tylko żart druidów. Aha, one of those. They used to be very popular back in the day. A few friends of mine once spent weeks trying to decide what they thought would be the best. I to chyba oni są właśnie, no. They had everything. A charred scroll and a malicious spirit trapped and ready to summon. Then they even came up with their own potion. Oh. Co się stało? They decided to check if it worked. Unfortunately, it turned out that the spirit was angrier than expected, and that the potion made a person more susceptible to possession. To this day, I'm glad I was too busy to end up disemboweled on the forest floor. Ciekawe. You should say that, because a lot of the elders thought as much. Doing pranks like that was usually heavily discouraged, which was probably one of the reasons why they became so popular. No możliwe, to prawda. Dobra, Kromlech wygląda jak wyjęty z koszmaru. God damned southern druids. I dread to think what they were doing in that place. Don't worry, it's probably nothing a good cleansing can't fix. Co to znaczy? I guess I could, but what's in it for me? Dobra, masz żarcie. Now you're talking.
If you don't mind, I'll take my payment up front. Splendid. Meet me at the Cromlech. I will need your assistance with the ritual. No czemu mnie to nie dziwi, nie? Czemu mnie to nie dziwi, gościu? Oj, aż mi zlagowało. Jest tu coś ciekawego? Co on mówi, że on żarcia nie ma, jak ja widzę, że jest? No tylko drażni mnie to, że te tekstury są tak rozpieprzone, no. O! Jakieś rośliny. Weźmiemy sobie. Może się przyda. A ja w tamtym miejscu nie podniosłem tych książek! O nie! Dobra, to wracamy tam na szybko po te książki. Bo może jakbym podniósł te książki, to by mi się o ten... O tego typu i tego ten... Kurwa, ale jestem głupi. Chciałem powiedzieć, że może jakbym podniósł te książki, to by mi się odblokowały jakieś nowe schematy do zrobienia. A ja to po prostu olałem. Myślałem, że to jest tylko do przeczytania. Ale tutaj, tak jak w tym miejscu, nie? Że trzeba było podnieść, żeby coś się odblokowało. Ja zapominam o tym, że to tak działa w tej grze. Niestety zapominam. No jest jak jest. Dobra, oni niech sobie tu czarują. Mam to w dupie. Nie, jednak to nic nie dał. Ale poczekajcie. Może warto by było to przeczytać odnośnie właśnie tego Sevala. Kurwa. Dobra, na razie to zostawmy. Mam te itemy w ekwipunku. Najważniejsze, żeby tego nie sprzedawać. A książek raczej nie sprzedaje, więc nie powinno być problemu. I teraz tak, na ten Cromlech idźmy. No jestem ciekaw, co tutaj się odwali, nie? Bo nie wierzę w to, że będzie tak zero-jedynkowo, że nie odwali się nic. No nie ma szans nawet, żeby tu się nic nie odwaliło. Tu będzie pewnie trzeba jakiegoś bossa pokonać albo coś. Sustaining all life. Air around me, inspiring all life. Fire above me, infusing all life. Water within me, soothing all life. Bring deep peace to this sacred. Aha! You have no right to be here. Do you really think you can cleanse the great Cromlech with your filthy soul? Pathetic. Who do you think you are? My soul will do just fine, arrogant wretch. You'd know a thing or two about arrogance, wouldn't you, Drest? I see you haven't changed one bit. Knowing my name doesn't give you any right to claim familiarity with me. Oh, I know more than just your name. After all, you once called me your little sprout. I was only a child when you left, but I remember you well. I remember the pain and sadness you caused. I even tried writing to you, begging you to come back, hoping it would make everything better. How stupid I was. Iona? Is it really you? By the gods. What have you done to yourself? What have I done to myself? This is all your fault. And you shouldn't put any faith in this one, unless you want to be stabbed in the back. Co tu się dzieje? Dlaczego tak mówisz? It's just what he does. He ruins things. My life, my mother's life, for whom we're all just a means to an end. How did you, of all people, escape the Charred Conclave? Why did it have to be you, you worthless traitor? No matter what you think of me, I will not apologize for surviving. You bloody well should. Co tu się kurwa dzieje? He killed my mother. He used her, stole her knowledge, and then made her into a showpiece for him and his druid friends to gossip about. And as if that weren't enough, he brought the Red Priests to our home. That's nonsense. I would never... Nonsense? And how do you think they found us? The druids wanted nothing to do with my mother until you came along. Więc nie zabił jej osobiście? What difference does it make? My mother was special. And he was a nobody. The bastard pretended to love her, and then just left, discarded us both like we meant nothing. Mother was heartbroken, even more so when she found out that her beloved made a name for himself at her expense. When the priest came, she didn't even put up a fight.
Kim ona była tak właściwie? She was a Bandrui, one of the few women in history who completed the druidic rite of passage. But instead of being celebrated, she was vilified. The other druids detested her for merely existing. She led a very lonely life until Drast came along. He was the first one to approach her as a fellow druid, curious about her achievements. Except that was also a damn lie. It wasn't. I swear it wasn't. I just wanted to meet her. Shut up! Stop lying! Jakim cudem tak skończyłaś tak właściwie? I wanted to be like my mother. To stop feeling so helpless. But I failed the ritual. I was too angry, too desperate, and too focused on getting revenge on my so-called stepfather. It quickly overwhelmed me. I ended up like this. Foolish girl. Your mother was exceptional. Just because you're her daughter doesn't mean you could succeed. If only you were there, so I could ask you. But you were not, because you left us. No, trochę zgorzkniała w tym wszystkim. No, ale... Sadly, it does. But there's a different way to do it. I managed to salvage some of my mother's work about the rite of passage. She believed that a failed ritual could be completed with a human sacrifice. A life for a life. Don't do this, Iona. It will ruin you. Please, you can't let her. There must be something else that can be done. Oh, so now you care. You can stop pretending Drast. We both know it's not me you're worried about. Co wy odpierdalacie, chciałem zapytać. Nie oddam ci swojego życia, chcesz poświęcić Dresta, żebyś mogła się zemścić, nie ma mowy. Odpowiedz mi nie i nie będę już z tobą rozmawiał, żebyś się mogła zemścić. The only person I want to take revenge on is standing right here. Once he's gone, I'll be satisfied. Nie pomogę ci go zabić. Masz rację, powinien zapłacić za zdradzenie. Kurwa. No jest problem mały. Jest mały problem. Znaczy nie chcę go zabijać, bo jakby nie mam w tym ani interesu, ani nie widzę sensu. Ani jakby nie czuję, że to jest dobra decyzja, więc to na pewno nie, ale nie wiem czy pierwsze, czy trzecie. No, nie pomogę ci go zabić. Fine, then I'll do it myself. I need these stones drenched with blood. His or yours, it makes no difference. O kurwa, źle wybrałem. Dobra. Znaczy może nie tak wcale źle aż. No czy może mi się to... No dawaj, dawaj z tą kondycją. No przestań mnie tak lagować, kurna, no nie bij mnie. Dobra, babo, giń. Koniec. Zdenerwowałeś mnie teraz. Drest miał jeszcze dużo HP, to easy. Despite everything Iona told you, you still stood by me. Why? Była opętana, nie miała racji, przykro mi, że tak to się skończyło. Kim stała się Iona? Czy to wszystko prawda? Nie no, według mnie to po prostu nienawiść ją opętała trochę, więc tak... She was alone, filled with anger and helplessness. Iona used to be such a bright wee girl, although she was always mistrustful. Well, I doubt she could ever have become a druid like her mother. She didn't deserve that fate. No cóż, no, przykro mi, że to się tak skończyło, no. But did it have to end like this? I'm sorry, but if you don't mind, I'd like to be left alone now. No trochę smutno, no. Trochę smutno, że to się tak, a nie inaczej skończyło. No ale no co zrobisz? No nic nie zrobisz, no. Można by rzec nawet, że takie życie. Idźmy jeszcze to oddać. Zakończyć tą misję po prostu. Do naszego druida z Rogów Południa. Nie pamiętam zresztą, jak on się nazywa. No to krótka pamięć, no. Dobra, ale krótka, no. Co zrobisz? No nic nie zrobisz.
Mam nadzieję, że będzie zadowolony. Chyba do niego, nie? Czy to do kogoś innego miałem iść? Nie wiem już sam. Chyba do Hebera. Co odkryłeś? Co? Mistletoe. Oh, how could I have been so blind this whole time? It's obvious, don't you see? Naprawdę? Laughing at me, do you see? They were telling me to embrace the part that I play in the world. The part that we all play in the world. Listen, mistletoe was their sacred plant, right? We know it's a parasite, and in extreme situations, can even kill the tree on which it grows. Why would you worship a parasite? I finally got it. They realize that if everything goes well, it has minimal effect on the tree. Sometimes it's even able to give something back. Even better, it's evergreen, so birds can feed off it in winter. And even though it's poisonous to humans, druids were able to make medicine out of its fruits. Do you see? Yeah. It's so obvious that it's no wonder the answer eluded us all. It's not about the mystical arts, the scrolls, or the rituals. That's all smoke and mirrors. It's about observing nature and drawing the right conclusions. Mistletoe feeds off the tree, but it doesn't just take. It gives back, just like we all do. We always take from something. The trick is to give back more than we take. That's meant to be our role in the world. No. Dobra, to ma sens, yes. No. It's about understanding our place in the world as parasites, but useful ones. There's no more knowledge to gain besides what's already here. Wszyscy jesteśmy pasożytami, rozumiem. Takie jest przesłanie tego. This is my new quest. Thank you for initiating this discovery. Kromlech jest ponownie bezpieczny. To jest najważniejsze w tym wszystkim, stary. Oh, that's a relief. Maybe I should just give all that druidic stuff a rest. Seems like it's nothing but trouble. On the other hand, there's nothing else interesting to do around here. Anyway, what happened there? Co się tam wydarzyło? No, stary... To długa historia. All right, have it your way. I guess it's best if we put all this behind us. Myślę, że tak. Maybe I'll finally be able to unwind a little. And there's still the mistletoe. I think it has a meaning. Ja pierdolę. Jemiołowy Macierewicz, dobra. Wychodźmy stąd już. Bo zrył mi baniak na sam koniec. Zrył mi baniek na sam koniec. Słuchajcie, zakończymy sobie ten odcineczek tutaj. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Zostawcie jakiś komentarz i oczywiście zasubskrybujcie, jeśli jeszcze nie subskrybujecie. Jezus. Już mój język się pląta. No. Dziękuję wam za oglądanie i zapraszam was do następnych odcinków. Na razie. No i cześć.